Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i moim dzisiejszym gościem jest Aneta Piętun. Cześć Anetka. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak Aneta spotkała osobiście Jezusa Chrystusa. W ogóle dla wielu ludzi nawróconych to będzie bardzo szokująca informacja, że ty się nawróciłaś na pielgrzymce. Tak. Opowiedz mi o tym. Zacząć od pielgrzymki, czy zacząć od dzieciństwa? Zacznij od pielgrzymki. Od pielgrzymki, dobrze. Wcześniej prowadziłam takie bardzo, no bardzo takie ciężkie życie, ponieważ miałam takie zaburzenie osobowości typu borderline. Mhm. No jest to mocne zaburzenie, gdzie osoby szukają jakby emocji poza domem, bo nie wiedzą, co to jest, co to są emocje takie, które są w domu normalnie. Mhm. Tego nie było u mnie, więc ja szukałam jakby na zewnątrz. Czyli szukałaś intensywnych emocji? Tak, szukałam takich intensywnych emocji, to skrajnych emocji. To było skrajnych, ogólnie tak? Takie zachowania skrajne, tak. No i jak się to przejawiało? No na przykład jazda po pijanemu samochodem. To i tym podobne. Czyli szukałam adrenaliny, tak. Adrenaliny i ekscesów, tak? Tak. Okej, bo potrzebowałaś tego w jakiś sposób, tak? Bo borderline to chyba są takie zmienne emocje bardziej. Tak, są zmienne, bo to jest huśtawka, emocjonalna. Okej. Natomiast muszą to być skrajne. Muszą być po prostu takie bardzo ekstremalne zachowania, żeby wzbudzały jak najmocniejsze emocje. Okej. Ile miałaś wtedy lat? Jak to się wszystko, jak byłam tak skrajnie zaburzona? Tak. No to tak naprawdę to jeszcze to trwało do 3 lat temu. Nawet jeszcze dłużej. Ale wtedy, mówimy o tej pielgrzymce, o tym wszystkim, to wtedy miałam 21 lat. Przeczytałam książkę Trafione przez piorun. Taka książka. I tam była kobieta, która była, jakby trafił ją piorun. I została, no jakby przyszła do tamtego świata, nie? I miała spotkanie niby z Bogiem i tak dalej, no już nieważne, ale tam było bardzo mocno opisany czyściec. I ja uwierzyłam w to naprawdę na 120%. Uwierzyłam w to, że tak było, że to musiało się tak stać. No i niestety, no w takim zwiedzeniu po prostu tkwiłam. Zaczęłam szukać mocno. Okazało się wtedy, kiedy miałam te 21 lat, przez tą książkę w ogóle przepłakałam 3 dni i zaczęłam naprawdę szukać Boga. Naprawdę z całej siły zaczęłam szukać Boga. Tam były też takie informacje różne, że Bóg nas kocha i tak dalej, że On jest bardzo dobrym ojcem, że to my Mu robimy. To było wszystko takie przemielone, miszmasz, prawda, kłamstwo. Ale w tym wszystkim gdzieś mówił Bóg do mnie, wołał mnie. On po prostu wołał, tak. Więc ja znalazłam swoją kuzynkę, znaczy no, skontaktowałam się ze swoją kuzynką i ona do mnie mówi, że jest pielgrzymka, że ona idzie. Tam jeszcze ciocia szła i tak dalej. No i zaczęło, i poszłyśmy na tą pielgrzymkę. I ja już po trzech, bo ja 3 dni przepłakałam, po prostu przyszło to nowonarodzenie. Czego ja nie rozumiałam na tamten moment. Ja nie miałam pojęcia, że jestem nowonarodzona. Wiedziałam, że coś się zmieniło. Czyli ty wyszłaś na tę pielgrzymkę? Tak. I tam, to znaczy już szukałaś cały czas Boga, szukałaś... Tak, przez całe te 9 dni, trwała ona 9 dni. Ja poświęciłam całe 9 dni tylko dla Boga. Po prostu spędzałam z Nim każdą minutę. Wiedziałam po prostu, że On jest, że jest ze mną, że jest ze mną obecny i nawet doszło do takiego momentu, kiedy na boisku, jakby takim dużym, sportowym, ksiądz, no była jakaś msza, nie? Była jakaś msza, a ja usłyszałam głos w głowie wtedy, że będziesz ze mną w niebie. Wow. A dla mnie to było coś takiego, że to niemożliwe, bo jeszcze jest czyściec.
To okay. właśnie no, było coś takiego, że ja naprawdę w 120% uwierzyłam w ten czyściec. No dobrze, ale zwiedziona. Ja tylko chciałam zapytać, idziesz na pielgrzymkę do coś, co nazywamy kultem maryjnym, tak? I ty masz jakiś taki kontakt z Bogiem, czy z jakimś głosem Boga, mhm. który do ciebie mówi, który cię w jakiś sposób pociąga. Ja tylko chciałam zapytać, co to był za Bóg? Jak ty postrzegałaś tego Boga? O to mi bardziej chodzi. Jako kochającego Ojca. Okej. Okay. To jest też bardzo ciekawe, bo ja tak. jak byłam małą dziewczynką, też szukałam Boga. Okej. Okay. Jako mała dziewczynka pytałam się mamy, skąd my pochodzimy, skąd my jesteśmy i moja mama mi mówiła, mhm. że Bóg nas stworzył, więc pytałam, mhm. kto to jest Bóg. Ona do mnie odpowiadała, że jest to duch mhm. i że jeśli go chcę znaleźć, to muszę go szukać w sobie, w sercu. Okej. Okay. I tak też zrobiłam. Sercem go szukałaś. Tak, szukałam go sercem, wołałam tak. do niego i on do mnie przyszedł. Do takiej małej dziewczynki. Mhm. Pamiętam, mhm. że chodziłam po łąkach, uwielbiałam mhm. go w stworzeniu. Mhm. Patrzyłam na te kwiaty, mhm. na roślinność, na zwierzęta, mhm. na to całe piękno, wodę i tak dalej, powietrze, chmury i widziałam w nim. Okay. Widziałam go wszędzie, nie? I później mówiłaś, że miałaś epizod, że chciałaś być ateistką. Tak, chciałam zostać ateistką w wieku 15 lat, ale nie mhm. dało się. Okay. Po prostu okay. nie było to możliwe. Nie mogłam tego jakby usunąć tego przeświadczenia o tym, że Bóg istnieje. Nie mogłam mhm. tego usunąć. Tak. Okej. Okay. Nie mogłaś się tego wyzbyć, tej pewności, że Bóg nie. jest. Okej. Okay. No i masz 21 lat, idziesz na pielgrzymkę i tam realnie otwierasz swoje serce na to, że jest Bóg, tak? Tak. Że jest Jezus Chrystus? Tak. Okej. Okay. Że zapłacił za moje grzechy? Przyjmujesz tą informację. Tak, ale nie rozumiałam tego, bo ja dalej uważałam, że trzeba właśnie iść do komunii, okay. że trzeba iść do spowiedzi, więc żyłam w takim potępieniu, ciągłym potępianiu siebie. Okej. Okay. No i po 3 miesiącach od tej pielgrzymki poszłam do kościoła się wyspowiadać. Stwierdziłam, że idę się wyspowiadać i poszłam do spowiedzi do głuchego księdza. Okej. Okay. Bardzo szybko zorientowałam się, że ten ksiądz nie słyszy, bo jak ja do niego mówiłam, to on w ogóle nie przerywał swojego mówienia. Mhm. Czyli potem zorientowałam się, że on po prostu nie słyszy albo nie to słyszy, mhm. że nie słyszał żadnego z moich grzechów. To jakieś tam, no może nie jakieś bardzo mocne grzechy, mhm. ale były jakieś tam grzechy takie. Mhm. 3 razy zdrowaś Mario i 0 w ogóle jakiegoś mhm. przejęcia się. Później kolejna osoba to samo. Też, mhm. Także jak odchodziłam z tej spowiedzi, to zaczęłam zastanawiać się, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Tak. Czy to ma jakikolwiek sens taka spowiedź. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze mówiłaś mi, że wtedy zaczęłaś się realnie modlić o takich ludzi wiary, tak? Tak. Dlatego, że nie spotykałam nikogo, bardzo w ogóle bolało mnie to, że nie ma koło mnie nikogo, kto by tak wierzył, że nikt w ogóle wokół mnie nie chciał tak naprawdę Boga. Mhm. Miałam tylko ciocię, z którą rozmawiałam, ciocia była religijna, tak samo sąsiedzi, mhm. ale też starsze panie, które też były bardzo religijne, natomiast u mnie w rodzinie to nie bardzo, chyba że moja mama. Mhm. No. Czyli się nawróciłaś, miałaś wewnątrz swojego serca takie realne spotkanie z Jezusem. Mhm. Zaczęłam go prosić tak. o ludzi, żeby postawił na mojej drodze ludzi, którzy naprawdę w Niego wierzą i pełnią Jego wolę, bo ja nie wiedziałam, co to znaczy w ogóle pełnić wolę tak. Boga. Chciałam wrócić do tego wątku, że mówiłaś, że naokoło rozmawiałaś z wieloma ludźmi, czyli jako nawrócona osoba, osoba, która narodziła się na nowo, która poznała osobiście Jezusa Chrystusa, rozmawiałaś, miałaś kontakt z katolikami, którzy byli naokoło ciebie mhm. i ty ich postrzegałaś jako ludzi, którzy nie mieli wiary, tak? Tak. Nie widziałam mhm. wiary, żeby ta wiara była przełożona na jej życie. Okej. Okay.
Czyli to byli tylko ludzie tradycji. Tak. Większość ludzi. Mhm. No bo wielu ludzi, którzy usłyszą coś takiego, to powiedzą, że w sumie oni są ludźmi wiary. Tak, bo oni są zamknięci w strefie komfortu religii. Okej. Okay. I uważają, że religia to jest wiara. Wiara to jest religia. Mhm. Jak się coś robi, chodzi się do kościoła, to się ma wiarę, tak? Tak. Natomiast to chodzi o coś innego. To chodzi o bardzo głęboką, osobistą relację i poznanie Jezusa Chrystusa. Tak. I ogólnie spędzanie z Nim życia. Tak. Każdego dnia. Dobrze. I co się stało potem? Czyli nawracasz się, masz 21 lat i potem jak wygląda Twoje życie przez następne wiele lat? No byłam narodzona na nowo. Mhm. Ale nie zmieniło się moje myślenie. Mhm. Nie przemieniła się moja osoba. Mhm. Wręcz wchodziłam w głębiej w różnego typu grzechy. Okay. Głębiej, więcej tego. Pewnie tych demonów też przybywało, więc byłam coraz gorsza. Nie wiedziałam, o co chodzi. Naprawdę próbowałam w religii katolickiej znaleźć jakąś odpowiedź. Czytałam Ojca Pio, czytałam różne, no wszystko, co było tylko możliwe. Oglądałam książki, nawet Biblię próbowałam czytać. Nie do końca też rozumiałam. Być może wtedy jeszcze tak nie do końca rozumiałam, co tam jest napisane. Ale szukałam. I to było ciekawe, że szukałam tylko w obrębie właśnie religii katolickiej. Okej, okay. Czyli zanurzyłaś się w ogóle w całej tej informacji katolickiej, w tych objawieniach. Tak, tak. W uzdrowieniach jakichś tam, cudownych maryjnych i tak dalej. Rzeczach. Z tym, że też bardzo ciekawą taką anegdotę jeszcze do tego dodam, było jak byłam tą małą dziewczynką, to miałam taką sytuację, że tak z godzinę rozmawiałam z Bogiem, bo kiedyś usłyszałam od mądrego księdza na mszy, tak, że najfajniejsza i najlepsza modlitwa to jest taka własnymi słowami. Mhm. I ja sobie wzięłam to do serca, bo to mnie uderzyło i to było dla mnie w ogóle bardzo fajne. Ja tak chciałam z Bogiem rozmawiać, więc zaczęłam opowiadać Bogu o swoim dniu i rozmawiać z Nim tak jakby w modlitwie, nie? Tak. No i po takiej godzinnej rozmowie z Bogiem powiedziałam do Boga, że teraz pomodlę się do Marii, do Twojej mamy, Jezusie, Marii. I poczułam taki mega protest w duchu przed tym, żebym właśnie się tak nie modliła, że On nie chce absolutnie, żebym ja się modliła do kogokolwiek i powiedział do mnie, że módl się tylko do mnie. Okay. I też do małej dziewczynki tak powiedział. Wow, niesamowite. No. Czyli ogólnie mówiąc, z tego co słyszę, to, że miałaś bardzo silne impulsy od Ducha Świętego o tym, jak prawidłowo się modlić, w jaki sposób się nakierowywać na Boga, tak? Ale mimo tego tkwiłaś w tych wszystkich różnych Ojcach Pio, w tych różnych całych objawieniach maryjnych i tego typu rzeczy, tak? Tak, krążyłam jak w kołowrotku. Natomiast ta Maria nie przypadła mi do gustu nigdy. Okej. Okay. Co uważam, że było właśnie takie duchowe już, nie? Wtedy, że tak na poziomie ducha coś... Jak ile razy próbowałam się przełamać, nie mogłam się przełamać, żeby modlić się do Marii. No i masz potem 10 lat później... Tak. Spotykasz ludzi. Tak, ponieważ ja modliłam się o takie osoby, żeby Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy naprawdę wierzą. Ja nie wiedziałam, co to znaczy pełnić wolę Boga, a mówiłam do Boga, Boże, ja chcę pełnić Twoją wolę, tylko nie wiem, co to jest, co to znaczy. No i Bóg mi postawił ludzi. Bóg mnie po prostu odnalazł. Już bardzo byłam w świecie, w mega rzeczach, oszukiwałam ludzi. Na oszustwach dorabiałam się niezłych pieniędzy. No i po prostu Bóg postawił tych ludzi. I to w bardzo dziwny sposób zadziałał, ponieważ to była taka Agnieszka. To znaczy ja miałam takie w ogóle lewe konto na Facebooku. I to konto używałam tylko do takich swoich własnych celów. Przyjmowałam tam wszystkich znajomych.
Więc była taka sytuacja, że na forum udzielał się taki człowiek, udzielał się tam na forum i on tam pisał rzeczy na Kościół katolicki, że księża są zwiedzeni i tak dalej. I mnie to bardzo uderzyło wtedy, bo miałam te duchy religijne. Okay. I byłam zła na niego, że on, jak on może pisać na Kościół katolicki, na księży w ogóle, jak to też są ludzie i trzeba ich zrozumieć w jakiś sposób, tak? Bo to jeszcze humanizm w ogóle się wkradał. Tak. To w ogóle totalnie nie miałam świadomości, że to jest humanizm. Tak. Napisałam tam, jak możesz mówić w ten sposób na księży. Tak. I na Kościół katolicki. Tak. Jak to jest w ogóle od Boga to pochodzi, nie? Od Piotra tam i tak dalej, nie? Okay. Tak jak oni tam opowiadają to. Jak mi to wtedy, jak ja wtedy to wierzyłam, nie? I on także odrzucić, proszę to odrzucić, także księża to są zwiedzeni i tak dalej. Jak on tak może w ogóle mówić? Może mi jeszcze powiesz, że dzienniczek świętej Faustyny to jest zwiedzenie. On odpisał, tak, zwiedzenie, odrzuć. I ja zwariowałam wtedy, mówię, nie, to jest nie do wiary. Jak on może tak pisać w ogóle? Jeszcze na siostrę Faustynę tak pisać. Więc napisałam tak, ale wytłumacz mi dlaczego. A że on tak nie chciał ze mną dyskutować, może być może nie był takim typowym ewangelistą, to napisała do mnie taka Aga, odpisała mi, że właśnie i wytłumaczyła mi to w taki prosty, zrozumiały sposób, że bardzo mnie to zainspirowało wtedy. Tak. Napisałam do niej prywatną wiadomość, co myśli o Komunii Świętej i ona, no, że to nie jest tak, że to Jezus jest w tym opłatku i tak dalej, że to nie jest ofiara, że ta ofiara dokonała się na krzyżu 2000 lat temu, że jeżeli chcę, to mogę być zbawiona w tym właśnie momencie i tak dalej. Ja nie mogłam w to uwierzyć, bo ja tyle uczynków, tyle w ogóle spowiedzi, tyle tego wszystkiego robiłam, żeby tylko to, żebym do czysta się dostała. Tak. Do czysta, nie? Tak. Bo ja się bałam piekła, po prostu bałam się tego piekła i nie wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam, że coś jest nie tak, tylko nie wiedziałam, o co chodzi. Cały czas się kręciłam jak w kołowrotku. Aż po prostu, jak ona zaczęła do mnie pisać, to te prawdy Boże zaczęły przecinać moje serce. Po prostu tak jest napisane, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Tak. I ta prawda po prostu przecinała mnie. Tak. Przecinała moje serce i docierało to do mnie, że jest to prawda, że to, co ona mówi, jest to prawda, że ja to zawsze wiedziałam w duchu. Ona jest właśnie tą osobą, która mi to udowadnia. Teraz mam po prostu potwierdzenie tego, że to jest prawda. No i poszłam w to głębiej. Bardzo dużo pytań miałam do niej. Później zaczęłam szukać kościoła. Byłam w takim kościele zielonoświątkowym na początku, z 2-3 razy. Po czym ona mi powiedziała, że jest taki fajny kościół, ponieważ zaczęłam już słuchać nauczeń Artura Ceryńskiego. To zaczęłam po prostu... Chciałam iść do tego kościoła, pomimo, że tam było tylko parę osób wtedy. To i tak w ogóle sercem czułam, miałam takie przekonanie wewnętrzne, że to jest dobre miejsce i że tutaj powinnam właśnie zostać, gdzie jest mniej ludzi, bo w tamtym kościele było bardzo dużo osób, było pięknie, było piękne uwielbienie, była duża orkiestra, jak koncert to wszystko wyglądało, piękne światełka, pokój osobno dla dzieci do zabaw i tak dalej. I dużo więcej ludzi, gdzie ja bardzo lubię spędzać czas, w ogóle ludzi lubię. Tak. Zdecydowałam, że zostaję tam. Jeszcze pamiętam, jak Łukasz Popiołek podbiegł do mnie, kiedy odchodziłam, byłam pierwszy raz. Podbiegł do mnie, kiedy ja już wracałam do domu i tak zobaczyłam w jego oczach Jezusa. W ogóle zobaczyłam Jezusa, że naprawdę On przybiegł, że Jemu zależy na mnie, że komuś na mnie zależy. Wow. I to było tak piękne, że chciałam się płakać wtedy dosłownie i dlatego to też było takie bardzo mocne, no, że ja zostałam w tym kościele. No i jak zostałam, no to oczywiście ta dusza była tak w ogóle dojechana moja, że szok, czego nie rozumiałam, ale uparłam się i bardzo, bardzo szłam w zaparte po prostu. Powiedziałam sobie, że nie ma opcji, nie odejdę, nie odpuszczę tego.
Dowiedziałam się też bardzo dużo nowych rzeczy, takich właśnie z fundamentów wiary, mm-hmm. gdzie, że Bóg jest tylko dobry, że Bóg nie jest sędzią sprawiedliwym, że mm-hmm. On mnie nie karze, że On chce tylko dobrze dla mm-hmm. mnie i tak dalej, że to moja dusza jest zaburzona, że ja to mm-hmm. muszę po prostu unicestwić tak. i podporządkować pod ducha i stawać się podobna do Chrystusa. Wow. I miałam ludzi, którzy mi w tym cały czas pomagali. Wow. Ja chciałam wrócić do tego wątku, że ty jako katoliczka, jako osoba, która była w ogóle przepełniona tutaj dzienniczkami Faustyny, chodziłaś do spowiedzi regularnie i byłaś oszustką. Tak. No tak, no bo... Taka hipokryzja trochę. No, wtedy jak byłam, jak tak. już byłam tą oszustką, to ja już mhm. właśnie mało chodziłam do tej spowiedzi, bo okay. wiedziałam, że to nawet nie ma sensu, bo ten ksiądz okay. głuchy był i tak dalej, więc, okay. więc to było tak, że chodziłam, coś szukałam, ale mhm. to było po prostu słabe, bo ten kościół katolicki był tak, tam była taka bieda, ci ludzie, na przykład byłam mhm. w takiej wspólnocie, tak. trafiłam do takiej wspólnoty w kościele katolickim mhm. i ci ludzie byli bardzo pogubieni. Oni byli mhm. tacy, że ja kiedyś powiedziałam masakra, tak. to jedna kobieta do mnie powiedziała, wiesz co, ty w ogóle jesteś zdemonizowana, bo ty powiedziałaś masakra. O, okej. Okay. Takie były w ogóle stwierdzenia, więc ja przestałam okay. tam chodzić, bo dalej to wszystko było takie puste, to było takie... Tam jest taki... Mówiłyśmy o tym wcześniej, że kiedy już zaczęłaś chodzić do Kościoła Bożego Królestwa w Krakowie, mm-hmm. to który jest częścią Federacji Apostolskiej Obóz Boży, i tam zaczęłaś się niesamowicie rozwijać. Mm-hmm. I przyszedł taki moment, zresztą na początku twojej drogi, tak? Tak. Że odwróciłaś się od całego swojego grzechu, mm-hmm. od całego swojego starego życia, od tak. wszystkiego. Opowiedz o tym momencie, tym momencie decyzji i jak ta decyzja mm-hmm. przyszła, co poczułaś w środku, kiedy ta decyzja do ciebie przyszła, że jednak już to nie jest ta twoja droga. No, że byłam tą oszustką, oszukiwałam dalej i już po prostu wymiotować mi się tym chciało, nie miałam siły po prostu, to mnie nawet nie cieszyło, że mhm. ja już tak świetnie, jestem taka świetna w tych oszustwach, tak super sobie w tym radzę w ogóle, mhm. poruszam się, tak. bo wcześniej się tym cieszyłam, sobie myślałam, o jaka jestem inteligentna. Bo zarabiałaś kupę kasy, tak? Tak, no. Więc było mi w tym wygodnie, odkąd mhm. zaczęłam być w kościele. Po prostu chciało mi się tym wymiotować. Okej. Okay. Ja nie mogłam po prostu już tego robić. To już było ponad moje siły, nie dawałam rady. I przyszedł taki jeden dzień, że po prostu stwierdziłam, że mam tego totalnie dosyć, że to już jest basta, jest koniec. I w jednym dniu zdecydowałam, że to jest po temacie. Po temacie. Wow. W jednym dniu oderwałam wszystko. Okej, okay. Czyli odwróciłaś się całkowicie od swojego poprzedniego życia. Tak. I poszłaś na maksa za Jezusem Chrystusem. Tak. Mhm. Wow. No. I czy to było warte? Wow. To było bardzo warte. Jestem zupełnie w innym miejscu. No w zupełnie innym miejscu. Mam bardzo wysoką świadomość tego, kim byłam, a kim jestem. Wolę sobie nie wyobrażać, co będzie za 5 lat. Ale to... No wiadomo, że będę znowu tak. kimś innym, bo to cały czas przemieniam się po prostu w inny obraz. Tak. Coraz bardziej na obraz Jezusa Chrystusa. Tak. W ten doskonały obraz. Tak. Ja chciałam tylko dodać, że nasze kościoły przykładają szczególną wagę do przemiany. Do przemiany i do konstrukcji nowego stworzenia. Że my czytamy na kartach Biblii, że kiedy osoba nawraca się realnie, dostaje nowe centrum zarządzania, czyli dostaje Ducha Bożego, Ducha Świętego. Tylko problem jest taki, że większość ludzi niestety tkwi w starym myśleniu, w starych tokach myślowych, mm-hmm. w starych emocjach i jakby to centrum zarządzania wcale się nie przemienia, mimo tego mm-hmm. czytania tej Biblii, prawda? Tak. Natomiast my w naszych kościołach dajemy bardzo silny nacisk na przemianę człowieka poprzez przemianę duszy, poprzez uwolnienia od różnych duchów, od warowni demonicznych. Mhm. I z tego powstaje nowa konstrukcja.
nowe stworzenie, całkowite nowe stworzenie, które jest zbudowane na Bożych prawdach. I ty jesteś takim przykładem takiej konstrukcji, prawda? Tak. Osoba, która mimo tego, że poznała Jezusa ponad 10 lat temu, nigdy nie odnalazła żadnej realnej konstrukcji prawdy, ani tego nie odnalazłaś w kościele katolickim, ani później w tym kościele zielonoświątkowym, gdzie byłaś? Tak, w kościele katolickim to jest tak, że jeden ksiądz mówi to, drugi ksiądz mówi to. Tak. Jedna kobieta mówi tak, druga kobieta mówi tak. Jeden kościół mówi tak, drugi mówi tak. Nie wiadomo, o co chodzi w ogóle, ponieważ tak. Ja jestem bardzo taka, potrafię to pozbierać do kupy i zanalizować. Z tego się nie dało nic zanalizować. Okay. Totalnie. To było wszystko w ogóle miszmasz. Do tego stopnia, że musiałam to odstawić, bo bym zwariowała, bo ja szukałam, naprawdę szukałam i w każdej książce było co innego, każdy święty się wypowiadał inaczej, każdy miał coś innego do powiedzenia i to po prostu to było taki wielki bałagan, że nie dało się tego ogarnąć. Dobrze, a jak teraz postrzegasz to teraz? W sensie, że cała ta informacja, która informacja na temat Jezusa, na temat Ciebie, ta cała konstrukcja prawdy, jak ona wpłynęła na Twoje życie? No wpłynęła w ten sposób, że Duch Święty zaczął pokazywać mi nieprawidłowości, które są w moim życiu i ponadnaturalnie usuwał je, czyli na przykład takie coś jak nieprzebaczenie, w ponadnaturalny sposób odeszło. Wystarczyło, że się o to pomodliłam, powiedziałam Bogu, że ja chcę to usunąć, że ja nie chcę tego w swoim życiu, że ja chcę wybaczyć. No i przyszło ponadnaturalne przebaczenie. I mówiłaś też, że się borykałaś troszkę ze wzgardą. Tak, miałam... tak potępiałam w sobie ludzi w swoim sercu, uważałam ich za gorszych od siebie. To były duchy wzgardy. Super. I powiedz mi, bo jeszcze mówiłaś o takich przykładach ludzi, twojej mamy i twojej cioci. Jak twoja przemiana zaczęła w ogóle być inspiracją dla nich? Po pierwsze półtora roku moja mama cały czas mówiła do mnie, co ty robisz, przecież urodziłaś się w religii katolickiej, powinnaś zostać w religii katolickiej, ja się urodziłam w religii katolickiej, tak moja mama mówiła, że ona się urodziła w religii katolickiej, widocznie tak Bóg chciał i że tak powinno zostać. Nie? A ty co jej mówiłaś? A ja jej mówiłam, czyli mamo, jeżeli ktoś się urodzi w satanistycznej rodzinie, tak? I ich Bogiem jest szatan, to i oni czczą szatana, to powinien tak zostać, tak? Wow. No bo to ludzie tak mówią, urodziłem się katolikiem, umrę katolikiem, tak? Tak, tak. No to jest bez sensu, bo to trzeba szukać prawdy. Po czym zobaczyła przemianę mojego życia, zobaczyła, jak się zmieniłam w stosunku ogólnie do osób, do ludzi, do dzieci, do wszystkich, nie? Do niej samej. Wow. Do tego stopnia, że Bóg powiedział do mnie, że mam szanować rodziców. Wow. A ja potrafiłam mamie tam wybić szpilę. Więc ona to zobaczyła i no i to ją przyprowadziło do kościoła, do nas. Czyli dała się świadectwo swojego życia, przemienionego życia. A z tą ciocią? A ciocia to tak, w momencie, kiedy dowiedziałam się, że w ogóle Kościół katolicki to jest zwiedzenie, że to jest w ogóle religia, każda religia jest zwiedzeniem, to ja zawsze rozmawiałam z moją ciocią o Bogu i przybiegłam do niej powiedzieć jej, bo bardzo długo przerabiałam temat Marii, dlaczego to ona w ogóle jest demonem, dlaczego to jest demon, bo nie mogło to do mnie dotrzeć przez dłuższy czas. Ale dotarło, sięgnęłam do historii, przegrzebałam wszystko za tym i tak dalej, więc przyszłam do niej pierwszej powiedzieć jej to, że ciocia Maria ta w kościele katolickim to jest demon. Kościół katolicki czci demona. Po czym zostałam, bo ona miała medalik, obrazy Marii i tak dalej, więc wyrzuciła mnie z domu i powiedziała, że już więcej ze mną nie będzie rozmawiać, bo jestem zwiedziona przez diabła, nie? Kochani,
na tej drodze poszukiwania Boga, to trzeba się nakierować na to, co jest prawdą, bo jest bardzo dużo informacji naokoło, różnych informacji religijnych. Jednak te informacje bardzo często to są konstrukcją ludzką. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co reprezentował, co głosił sam Jezus Chrystus. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co głosili apostołowie, co jest nawet napisane na kartach Biblii, więc chodzi o to, żeby samemu szukać prawdy, żeby samemu grzebać, szukać, bo bez tego to jesteśmy zdani na to, co nam inni ludzie, jakaś inna instytucja, jakaś konstrukcja religijna nam podsunie. A kiedy szukamy prawdy i tą prawdę poznajemy, to wtedy realnie spotykamy się z żywym Jezusem Chrystusem, bo Jezus to prawda. Tak. Kiedy Jezus w ogóle nas dotyka, tak, to jest niesamowite. Tak. To jest bardzo głębokie i bardzo szerokie. Okej. Na sam koniec to chciałam po prostu powiedzieć, że wspaniałe świadectwo, mamy tutaj wspaniały przykład tego, że można się narodzić na nowo, niezależnie gdzie jesteś. Właśnie możesz być na pielgrzymce, możesz być w domu, możesz być u buddystów, ale jeżeli zapragniesz prawdy, zapragniesz żywego Boga, jeżeli powiesz to do Boga, że Go pragniesz, że chcesz Go poznać, bo Bóg to duch i On usłyszy wołanie twojego serca, więc wystarczy, że nakierujesz swoje serce na Jezusa Chrystusa, na prawdę i uwierzysz, że to On, że On jest Bogiem i jeżeli Go wyznasz swoim Panem i Zbawicielem, to On przyjdzie do ciebie. Ale tutaj mamy jeszcze przykład, tak jak Anetka nam pokazała, mamy przykład kogoś, kto narodził się na nowo, jednak jest to 10 lat zmarnowanych na jakieś bez sensu różne kulty, na dzienniczki siostry Faustyny, na ojca Pio. Te rzeczy są zupełnie bez sensu, bo one nie prowadzą do żadnego wyzwolenia, nie prowadzą do prawdy. Wręcz powiem, że wprowadzają zamieszanie. Mhm. Wystarczy, że weźmiesz do ręki Pismo Święte i tam zobaczysz, jaka jest realna prawda. Anetka, tak na koniec, co byś chciała powiedzieć do widzów? Może ktoś jest właśnie w takim miejscu, że szuka Boga, może ktoś kiedyś oddał życie Jezusowi, tak jak ty, ale nigdy nie poszedł za tym. To co byś chciała do tych ludzi teraz powiedzieć tak na koniec? Że zapraszam do nas, do kościoła. I co tam? Jednym krótkim zdaniem. Zapraszam do nas do kościoła, ponieważ są tutaj osoby, które mają duże doświadczenie już, które przerobiły bardzo dużo grzechów, zaburzeń i tak dalej. Takich... no i też pouwolnienia, nie? Dokładnie. Pouwolnienia. Po prostu będziesz wzrastał w duchu. Super. I będziesz widzieć te rzeczy. Super. Moja mama jest narodzona na nowo, jest ze mną w kościele. Moja siostra jest narodzona na nowo, jest ze mną w kościele i czekamy na dalszy etap. Super. Kochani przyjaciele, jeżeli to świadectwo i ta historia cię inspiruje, to skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, jesteśmy gotowi, żeby ci pomóc. Jesteśmy dostępni, możemy się z tobą pomodlić, możemy ciebie poprowadzić. Więc jeżeli cię to inspiruje, to skontaktuj się z nami. Super. Dzięki, Anetka. Dzięki.